Mławska kronika filmowa. Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, jak co roku upamiętniliśmy walczących w podziemiu antykomunistycznym żołnierzy wyklętych. Po modlitwie delegacje złożyły kwiaty pod pobliskim pomnikiem. Do 52 studentów rozpoczęło kolejny semestr nauki na Mławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W piątek 3 marca odbyła się uroczysta inauguracja UTW w nowej siedzibie. Lokalizacja w Miejskim Domu Kultury wpłynie na rozwój tej placówki. Ósme Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego w halowej piłce nożnej rekiny futbolu 2017 za nami. Młodzi futboliści rozgrzali mławskie parkiety do czerwoności, dostarczając swoim kibicom wielu sportowych emocji. Jak co roku nie zabrakło oczywiście maskotki turnieju Szarkiego. W Miejskim Domu Kultury byliśmy świadkami, jak 18 uczestników stanęło do rywalizacji o pierwszą nagrodę w powiatowym konkursie My też mamy talent. Na scenie widzieliśmy występy taneczne, wokalne, akrobatyczne oraz prezentacje teatralne i recytatorskie. Na sesji Rady Miasta Mława wręczone zostały certyfikaty potwierdzające otrzymanie stypendium burmistrza miasta Mława za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpili dyrektorzy szkoły, prezesi klubów sportowych bądź studenci.